konieczny, daty urodzenia dwie, jeżeli pytacie Państwa o, partnera, partnerkę, to... tak, no ale mam połączenie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Miałam na imię Bożena, 11.9.47. Ale ja chciałam spytać o męża, mąż Marnia, 3.2. też 47. Tak. Mamy kłopoty finansowe. Czy nastąpi jakaś poprawa, czy już tak do końca naszego życia będzie źle? Wątpię, żeby do końca życia było źle. Wątpię, bo jeszcze sporo życia przed Państwem. Sporo, 3, 8, 5, 8, 4. Ja Pani powiem tak, tutaj już jakby z kart mi wynika, że dzięki dodatkowej pracy wyjdziecie Państwo z kłopotów. A co Ty o tym sądzisz, Madzie? Rozmawiaj. Ja sądzę o tym, że dokładnie masz rację. I przyszły rok będzie takim rokiem decydującym i rozstrzygającym to wszystko, a rok 2017 będzie rokiem, w którym uporządkujecie Państwo swoje sprawy finansowe definitywnie. I później po 2017 roku to tak spokojnie, z tą wiedzą i z tym doświadczeniem, które Państwo teraz macie, będziecie jakby bardziej dbać o finanse. Bardziej będziecie już Państwo wiedzieli, jak tym wszystkim zarządzać. Czyli od 2017 roku będzie poprawa życiowa, jeżeli chodzi o finanse. A czy Państwu, przepraszam, czy Państwu w tych problemach finansowych ktoś nie pomógł przypadkiem? Znaczy pomógł oczywiście w cudzysłowie. Bo to mnie się nie wydaje, żeby to były problemy finansowe spowodowane tylko i wyłącznie przez Państwa. Ja widzę tutaj działania osób trzecich. Tak. To znaczy, pamiętam, może głosił upadłość firm, no ale konsekwencje tego są straszne, my jesteśmy psychicznie wykończeni. Proszę Pani, jeszcze naprawdę troszkę. Czy ta upadłość już jest, proces jest zakończony, ten proces upadłościowy? Nie, sądzę, w niej to wszystko trwa. No właśnie. No to będzie trwało niestety, dlatego ten przyszły rok będzie taki no, bardzo mocno rozstrzygający i to do 2 lat jeszcze może się niestety przedłużyć wszystko. Także naprawdę proszę się uzbroić. Cierpliwość to jest bardzo nietrafne słowo, ale w mocne nerwy. Ja słyszę w Pani głosie, że no jest Pani już w takim dosyć sporym tak, dołku psychicznym. To przejdzie, to naprawdę wszystko przejdzie i poukłada się po Państwa myśli, ale potrzeba jeszcze jednak czasu. Tak, potrzeba czasu, bo dokładnie karty mi mówią to samo. 2 lata, 2,5 roku jest nadzieja i szansa na poprawę życia i na wyjście z tych kryzysów. Jest naprawdę jest nadzieja. Proszę mi wierzyć. Pani w tej chwili ma tak dużo lęku, dużo stresu. Pani trudniej przechodzi w ogóle tą całą sytuację niż mąż. Mąż sobie psychicznie bardziej radzi. Tak, będzie poprawa, będzie na pewno. Wie Państwo, ja całe życie pracowałam na tą firmę, a firma się rozsypała. I jeszcze nie wiem, czy nie stracę domu, to jest. Ja nie widzę, żeby Państwo stracili dom. Nie, ja tego nie mam w kartach, nie mam tego pokazanego, nie. Tutaj się te kłopoty materialne odwracają, to one już będą takie słabsze te kłopoty, delikatniejsze już w przyszłym roku, a za 2,5 roku, no, pozamyka się coś, wszystko. Pozamyka się, tak, to wszystko się pozamyka. Także, dziękuję bardzo. Proszę być dobrej myśli, wszystkiego dobrego. A ja wracam do SMS-ka od Pani Izy. Tak, od Pani Izy, urodzony 3.4.71 rok. Kiedy znajdę właściwego partnera i stałą satysfakcjonującą pracę?
Praca pokazuje się już w przyszłym roku w okolicach kwietnia, maja. Szkoda, że pani Iza nie może zadzwonić. Może. I nie mam więcej informacji dotyczących charakteru pracy, jaki pani zaproponuje. Polecałabym pracę związaną z szeroko rozumianym artyzmem. I w tym kierunku pracy poszukać i zacząć wykorzystywać swoje wrodzone zdolności. Partner, no tutaj nie mam niestety dobrych wieści, bo na partnera, takiego partnera już na stałe, dla mnie to jest minimum 2,5 roku do 3 lat nawet. Tak, i tutaj karty runy również mi to potwierdziły, że do 3 lat i warto poczekać, tym bardziej, że nie będzie pani taka samotna całkowicie, bo tutaj podczas przerwy rozkładałam dla pani karty i pokazywały mi się jakieś takie przelotne znajomości, przelotne związki. Pani Izo, tu jest skrypt runiczny. Proszę zobaczyć, pierwsza runa to jest Kenat, Dagac i Fechu. To jest rozpoczęcie, taki dobry, nowy początek. Rozpoczęcie takie, jakby pani wstała rano i wszystko się jakby do nowego życia przebudziła. Do dobrego, takiego, do bogactwa i do miłości i do szczęścia. Proszę sobie ten skrypt napisać i nosić ze sobą te trzy runy. One pani pomogą właśnie i w znalezieniu tej pracy, i w przyciągnięciu partnera, ale tak właśnie tak szybciej takiego stałego związku proszę się nie spodziewać jak gdzieś w okolicach 3 lat. Bardzo, bardzo ładny skrypt i proszę sobie go zapisać i nosić. To jest też skrypt dla wszystkich ludzi, którzy pragną zmiany, pragną takiego większego powodzenia życiowego, partu życiowego. A najlepiej, gdyby ten skrypt jeszcze sobie Państwo wykonali na kawałku żółtego drewna. Można namalować markerem, można wypalić i przy sobie nosić taki malutki krążek z mrozu. Rewelacyjnie wzmacnia działanie ludzi. No tak. Tak, broda jest w ogóle niesamowitym drzewem. Dobrze, wracamy do SMS-ków. Proszę o odpowiedź na wizji do pani Ewy i pani Maci. Pani Irena urodzona 16.09.61 rok. Co mnie czeka w nowym roku numerologicznym? Na co mam uważać? Pomóż, popieruj, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Pani Irenko. Dobrze. Magda. Jakie pytanie jeszcze co mnie czeka w nowym roku numerologicznym? Zabieraj się do pracy. Przede wszystkim skupienie na na związku i na domu. Dobrze, mamy połączenie, wrócimy za chwileczkę do tego SMS-ka. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się tutaj wypowiem, ja nie mam 60. 60? Tak. Proszę pani, mam takie pytanko. Czy w tym roku zaczynam budowę? Czy to mi się uda? W tym roku 2015 czy 2016? Czy w tym roku numerologicznym 2016? Nie. W tym roku kalendarzowym. W tym roku kalendarzowym. Teraz. Halo? Przebojami, ale jest to możliwe. Przebojami, bo inaczej, czy ten pan, który poczuł się pomóc mi uzyskać kredyt? Czy załatwi kredyt, czy odezwie się, już patrzymy, to może załatwi. Jest otwarty na pomoc, ale coś tam jakieś przeszkody leżą, że nie będzie mógł w czasie tego kredytu załatwić. Pani się będzie denerwować, ale efekt kończony, że pomoże i załatwi.
tylko troszkę z takim przesunięciem czasowym. Pani do końca roku będą się realizować plany i zamiary. Powiem tak, duże wyzwania, sporo nerwów, sporo stresu. Tak będzie się pani po prostu tak denerwować, że wszystko będzie bolało. Ale no, tutaj jest takie troszkę też uważać na jakiś podstęp, na jakiś fałsz, żeby pani musiała za ten kredyt załatwiony zapłacić więcej pieniążków niż potrzeba, albo w ogóle płacić jakieś pieniądze, i na to proszę uważać. No, ale są, jest realizacja planów, jest realizacja zamierzeń. W międzyczasie właśnie nerwy. Nerwy stresu. To tak, jeszcze. Proszę pani, jeszcze mam pytanie. Czy moje pozwolenie na budowę jest czyste? Bo jest uprawomocnione już? Czy urzędowo jest wszystko ok? Czy wszystko urzędowo jest ok? Proszę pani, nie. Jeszcze nie wszystko. Jeszcze jest nie tak. Jeszcze coś jest nie tak. Jeszcze nie do końca, trzeba jeszcze o czymś pani nie wie. Ja myślę, że powinna pani wziąć troszkę sprawy we własne ręce, przejrzeć przede wszystkim bardzo dokładnie wszystkie dokumenty, przede wszystkim dokumenty związane z kredytem. Przejrzeć bardzo dokładnie dokumenty związane z pozwoleniem na budowę. W tej chwili żyjemy w takich czasach, że kropka tak, ale jeszcze nie wszystko jest załatwione, jeszcze o czymś pani nie wie. Jeszcze coś jest, jakiś mały niuans. No i co dalej? I do urodzin proponowałabym pozałatwiać wszystkie sprawy urzędowe tak bardzo dokładnie. Nie spieszyć się i z kopyta ruszyć po urodzinach, ruszyć wiosną. Z rozpoczęciem budowy przygotować zaraz ten czas do urodzin, proszę potraktować jako taki czas przygotowywania pod zasiew. Bardzo dobrze tą, ja to mówię tak metaforycznie, tą ziemię spulchnić, odchwasić, żeby wiosną móc dobrze zasiać i zebrać dobre plony. I zwierzę takie plony. Zwierzę tak. Ale po rodzinach wystartować. Ale to jest, że te pozwolenia na budowę. Ja się obawiam kredytu. Zapomnijcie dać Marcie. Coś z tym kredytem jest nie tak. Jest jakieś, wie pani, jest jakieś oszustwo, jakiś podstęp, jakieś okłamywanie, coś tutaj, wie pani, to jest... Karta by się pokazała tak, jakby pani miała jakieś pieniądze za to, że pani kredyt dostanie, to jakby pani miała za to zapłacić. Jakby było takie wyłączenie finansowe. I to lato proszę. Aha, czyli, tak, ale czyli czy z tym panem to się dokupuje i on musi wiemy załatwić, czy ma szukać kogoś innego? Czy z tym panem, no ten pan się pokazuje jakby tak chętnie, ale on nie będzie mógł tego kredytu w czasie załatwić. W tym czasie, na którym pani tak bardzo zależy. Tu jest jakieś przesunięcie czasowe, że nie załatwi. To co? Szukać, nie załatwi tego kredytu, tak, no widzi pani, czyli co? Szukać kogoś innego, zobaczymy. No właśnie. No zobaczymy. No tak, tylko pani taka chęta na szukanie kogoś innego też nie jest. Ojejku, ale ja pani powiem tak.